Siemaneczko kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak widzicie, kilka pająków, kilka pająków, a więc co? Dziś fading, czyli karmienie pająków. Mam nadzieję, że wszystkim odcinek się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę oraz zasubskrybujcie kanał, a ja zapraszam Was na krótkie intro i po chwili karmimy pająki. Pająkiem, jakiego teraz zobaczymy, jest Monocentropus balfouri, czyli tak zwana balfa. Przepiękny pajączek. No nic. Tutaj możemy chyba dać troszeczkę większego karacza, specjalnie damy z tej strony, żeby zobaczyć, jak ten pająk pięknie atakuje. Karaczan chyba wie na dzień dobry, co go czeka. Może mu pomożemy. O! To była piękna akcja, szybka. Ten pająk naprawdę jest przepiękny. Niedawno linią. Prawdopodobnie jest to też samiczka. Prawdopodobnie jeszcze nie testowana. Z tym pająkiem jest dość długa droga i przygoda. Bo tak naprawdę mam go przypadkiem. Lub ją. Ale co? Nie ma co tutaj chyba przedłużać. I oczywiście będziemy pakować następnego osobnika. Kolejny ptasznik jest to Apokonopel Massimani. Może jeszcze jednego wrzuci, gdyż wcześniej się okazało, że tak naprawdę nie nagrywałem tego. Ale jak to też wcześniej stwierdziłem, jest to ptasznik, który tak naprawdę niedawno przeszedł wylinkę. Znaczy no jakieś też półtorej tygodnia temu. Muszę mu zaraz też spryskać, gdyż ma troszeczkę za sucho. No niestety na razie raczej się tym pierwszym, którego mu dałem, więc nie będziemy mu przeszkadzać. I tak naprawdę pomijemy go. A może jednak jeszcze chwilkę poczekamy. Widzę, że do swojego domku prywatnego idzie. Nie ma co przedłużać. Następnym pajączkiem, którego raczej nie trzeba już przedstawiać, jest to Chromatopelma cyanobulbescens. Potocznie zwana chromką. Jest to samczyk, jakieś 3-3,5 dc, może troszeczkę już więcej. O, widać, że wygodniały. Oczywiście, kupiłem go za parę złotych. Miał wtedy 3 dc. Jestem zadowolony, gdyż tak naprawdę kupiłem go z tego powodu, że mam samiczkę 5 dc, którą czekam cały czas, żeby wyliniała. Mogę Wam tu taką ciekawostkę podać, że jeżeli ktoś nie zauważył, to jeszcze niedawno takie samczyki szło dostać za praktycznie tą samą cenę, co samiczki. Tak naprawdę samce były wtedy jeszcze poszukiwane i to niedawno, bo niecały rok temu. I tak naprawdę samiczki szło dostać w podobnej cenie, co samce. Ja tak naprawdę powiem, że samice dostałem tańszą. Tańsza wtedy, w tańszej cenie była samica, niżeli samczyk. Taka ciekawostka. Jeżeli wiecie, jest to kolejny ptasznik. Był on w padce od widza. Wiecie już, który to. A to Scuria geniculata. Inaczej rzecz biorąc, ptasznik białokolanowy. Jest to też młody samczyk. Czekam, aż dorośnie. Który zawsze jest głodny. Zawsze pięknie je. Z czego jestem bardzo zadowolony. I tym bardziej z tego prezentu właśnie, co dostałem. Jeszcze może jednego. No, oczywiście, że dopadnie. Okej. Temu panu chyba już nie będziemy przeszkadzać. Miejmy nadzieję, że będzie szybko rósł. I płodził mi później dzieci. A więc kolejny ptaszny pająk. Jest to tym razem ptasznik tygrysi. O, tutaj kilka sekund. Też pająk bodajże półtorej tygodnia temu przeszedł wylinkę. Jest już dość pokaźnych rozmiarów. Według mnie na 100% raczej samica. O, tutaj nawet możemy zauważyć wylinkę, której nawet nie wyciągłem. Mamy okazję. O,
Wylineczka. Wylineczka. Oczywiście naszej gwiaździe Hollywood nie będziemy przeszkadzać w zrobieniu posiłku. A Was zapraszam za chwilę ponownie. Kolejnym taśnikiem, którego możemy nakarmić, jest to Harpactyra purchripers. Mam nadzieję, że tutaj do nas ładnie wyjdzie. Oj, idzie powolutku, ale idzie. Tak, piękna i bestia. Nie, chowaj się. Oj, szkoda, żeście tego wszystkiego nie widzieli. No ale nie zawsze może być tak, jakbyśmy chcieli. Kolejny ptasznik, troszeczkę mniejszy, nawet o wiele, jest to ptasznik tygrysi. Będzie na pewno jadł, albo i też nie. No jedzenie ja nie pokażę. Wrzucimy mu jeszcze jedno. Mam nadzieję, że będzie teraz chciał współpracować z pokarmem. O, to było piękne. Za chwileczkę też z pyskami mu podłożę. Nawet nie wiedziałem, że już taki duży urs. Okej, to co? Nie będzie mu przeszkadzać następujący ptasznik. Kolejny ptasznik jest to Neon SP Thailand. Oj, to mi złapałem za dużą. Zobaczmy, czy już jest głodny. O tego to niestety nie wiem. Otwiera, załączyła się ładnie. Trzęsie, chyba nic nie wyczęsie. Niestety nie widzę żadnej strony, żeby pajączek wychodził. Oj. A myślałem, że fajnie zaatakuje. Oj, chyba się... Niestety nie chcę wyjść. A szkoda. Oj. Nawiązuje. Chyba jednak. To jest to. Czyż nie piękny? Też piękne są, nie? Mam nadzieję, że się każdemu podobała akcja. Choć trzeba było troszeczkę za tym poczekać. Okej. Tego nie będziemy już płoszyć, czyli następny pajączek. Kolejny ptasznik, jaki mam do pokazania, jest to Teraphosa blondii. Jest to już ptasznik L3, L4. Tak naprawdę ptasznik, który nie robi jakiś furor na mnie, co mi się w nim podoba. Szybkie przyrosty. I chcę to sprawdzić. Czy on będzie jadł? Aj! To jest po prostu też piękne. Piękne i całej okazałości. Tak naprawdę jest to ptasznik, który no, chyba do tej pory praktycznie nigdy nie odmówił jedzenia. Tutaj jak widzimy nawet pokazałem, że można go karmić delikatnie większym pokarmem. Aż mi wyleciało to z głowy, znowu się zamieściłem, jak tak niekiedy patrzę na te pęczki, jak pięknie to wszystko jedzą. To wiem wtedy, że to jest warto sobie coś takiego robić. Hodować pająki, kolekcjonować je, zbierać. Ajajaj. Jeszcze się do końca nie uporał. Widzicie, jak pięknie się rozłożył. Piękny pajączek. Tak naprawdę ostatnio mi wylinął i ma ten duży przyrost. Dlatego przez co go kupiłem. Okej. Kolejnego ptasznika, który możemy oglądać, jest to Nandu chromatus. Jedna z moich większych samic. Prawda, że piękna. Niedawno też liniała. Więc tak naprawdę jestem tutaj bardzo szczęśliwy, że wszystko było z wylinką okej. I tutaj damy jej takiego Madagaskara, gdyż ona raczej już mniejszym jedzeniem się nie będzie. I tu jest bitwa. Tu się dzieje. Co nie? Mam nadzieję, że to się wszystkim podoba. Ale mnie nie, że samica akurat ucieka. To jest piękne. Mam nadzieję, że wszystkim się podoba. Z Madagaskarami tak jest, jednak one mają dość mocne pancerze, twarde znaczy się. I tutaj no niestety, ale pająk już musi być dość duży,
żeby sobie tak naprawdę dał radę z takim osobnikiem. Ja akurat jestem z tego bardzo dumny, że jest tak piękną samiczką. Jeszcze możemy chwilę pooglądać. Tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj jeszcze Madagaskar bardzo, bardzo mocno walczy. Ale to i tak jego koniec. Tutaj samica go jeszcze mocniej trzyma. Co widać po całości. I powiem wam, że tak naprawdę Madagaskary mają dość dużo siły. Więc tutaj taki pająk, który trzyma takiego Madagaskara, też musi dość dużo siły wykorzystywać, żeby to robić. Zresztą teraz widzimy to w całości. Ojejku, ale to piękne. Mam nadzieję, że wszystkim końcówka filmu się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, bo to na pewno nie ostatni, ani nie pierwszy film takiego rodzaju. Nie wiem, czy tutaj wszystko słychać, jak naprawdę teraz pancerz zgrzyta, pęka. Jest tutaj trochę tego, żeby wytrzymało. Ale nic, pająk nie odpuści na pewno. Chwila zadumy. Nie mogę sam się na to napatrzeć. Gdyż, no, samica jest dość mocno walczy. Nie chcę jej zbytnio przeszkadzać. Bo wiadomo, jak ja ruszam, to też to różnie może bywać. Na pewno jedynie nie wypuści. Piękną ma pozycję. No, coś pięknego. Dobrze, więc to będzie zaraz następny pajączek.